23 listopada w sali kameralnej Domu Kultury w Kętach odbyła się konferencja otwarcia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Kęty, który współfinansowany jest w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji mieszkańców gminy Kęty zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Celem głównym jest zahamowanie tego wykluczenia cyfrowego. To chcemy osiągnąć poprzez przekierowanie, to znaczy przekazanie w użytkowanie komputerów i dostęp do internetu, do stałego łącza internetowego. Natomiast kolejnym, tak naprawdę jednym z celów szczegółowych jest też także przekazanie niezbędnej wiedzy, która będzie osobom towarzyszyła. Będą pewne działania szkoleniowe podejmowane. Dodatkowo oprócz przekazania komputerów i internetu. Będą to 3 spotkania dotyczące obsługi takiego sprzętu komputerowego i 3 spotkania dotyczące korzystania, mówiąc kolokwialnie, surfowania po internecie. Formy wsparcia pomocy projektowej skierowane są do mieszkańców miejscowości Kęty, Witkowice, Nowa Wieś, Łęki, Malec, Bielany oraz Bulowice. Polska oczami Rosjanina to temat wykładu, który odbył się 23 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach. Wykład poprowadził Mieczysław Malcew, który od 22 lat mieszka w Polsce. Jestem Rosjaninem, mieszkam w Polsce od 90 roku i mam porównanie, jak jest tu, z tym, jak jest tam i właściwie o tym bym chciał mówić. Podczas swojej prezentacji pochodzący z Rosji mówca opowiadał zgromadzonym w bibliotece słuchaczom o różnicach, jakie zauważył pomiędzy Polską a Rosją. Polacy, według mnie, jest narodem wyjątkowym w tym sensie, że podświadomie są Słowianami nadal, szerokość duszy, gościnność, a świadomie starają się być podobnie do Europejczyków. To znaczy brać przykłady i biorą przykłady z wyższej półki, z Europy. I ja uważam, że po 1000 lat właściwie takiego, no nie chciałbym powiedzieć rozłamu, a takiego rozdzielenia naszych słowiańskich narodów, ponieważ my jednak jesteśmy Słowianami. Przychodzi ten moment, kiedy my się rzeczy zrozumiemy się nawzajem i po prostu powoli zaczniemy się łączyć, a nie dzielić się. Także dlatego w sumie i chciałem porozmawiać o tym z Polakami. Recitalem Aleksandra Maceradiego Rosyjskie ballady i romanse otwarty został 23 listopada drugi Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Kętami, który potrwa do wtorku 28 listopada. W 6 dni wyświetlonych zostanie 7 filmów, m.in. melodramat wojenny Lecą żurawie, animowany Czeburaszek czy dramat wojenny Trzeba przejść i przez ogień. Bilety na festiwal są dostępne w 2 wersjach. Pojedynczy za 10 zł każdy seans lub grupowy 40 zł za wszystkie seanse. Niskie wydawałoby się ceny biletów nie były jednak zachętą dla zbyt wielu mieszkańców Kent i okolic, ponieważ sala kęckiego kina przez te kilka dni świeciła pustkami. Budzi się więc pytanie, dlaczego pomimo znikomego zainteresowania pierwszym festiwalem filmów rosyjskich Sputnik nad Kętami, który w ubiegłym roku także nie wywołał zbytniego entuzjazmu, Dom Kultury w Kętach zdecydował się na drugą edycję, która jak widać po prawie pustej widowni również nie cieszy się powodzeniem. Wielkim sukcesem okazał się spektakl, single i remiksy, który odbył się dwukrotnie o 16 i 19 w niedzielne popołudnie 25 listopada. Sale są prawie że pełne na kolejnych naszych propozycjach. Dzisiaj rzeczywiście 2 spektakle, single i remiksy. Podobno dobra zabawa, nie wiem, nie widziałam, mam nadzieję, że publiczność będzie się dobrze bawić. Wkrótce kolejny spektakl, tym razem z Teatru Bagatela Szalone Nożyczki, potem kabaret Anim Rumru i na zakończenie tego roku retransmisja baletu Dziadek do Orzechów z baletu z Teatru Bolszoi w Moskwie. W przedstawieniu w reżyserii Olafa Lubaszenki wystąpiły gwiazdy polskiej sceny filmu i telewizji. Anna Mucha, Weronika Książkiewicz, Wojciech Medyński i Lesław Żurek.
Nigdy nie miałam styczności z korporacją, nigdy w korporacji też nie pracowałam, natomiast mam wielu znajomych, którzy no niestety muszą. No i z tego, co wiem z ich relacji, to niestety wygląda to podobnie. Każdy jest jakimś tam małym takim trybikiem w wielkiej machinie. Była to komedia demaskująca mechanizmy korporacyjnych stosunków i obnażająca rzeczywisty charakter życia wielkomiejskich singli, pozornie gloryfikujących swoją niezależność i swobodę, a tak naprawdę stających się niewolnikami wychwalanej przez siebie wolności i kariery. Jestem nazywany w sztuce, w emocjach przez szefową pokurcz i tak dalej. No ja, że tak powiem, raczej do pokurcz. Czy tego rodzaju postaci nie należy. Niemniej jednak tym większe wyzwanie dla mnie było, żeby jednak oddać słabość, nerwowość i gdzieś tam pogubienie Sebastiana, czyli postaci, którą gram. A jednocześnie trzeba było też w tym wszystkim spróbować uchwycić to, że jednak będąc dyrektorem dyrektorem reklamy w danej gazecie, że jednak trochę inteligentny to on jest. Dla tych, którym nie udało się tym razem zobaczyć spektaklu, Oświęcimskie Centrum Kultury ma niespodziankę. Już w kwietniu single i remiksy wracają do Oświęcimia. Piątkowy wieczór 23 listopada na sali gimnastycznej ZSG nr 1 w Kętach odbyły się kolejne spotkania w ramach Kęckiej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej. W pierwszym meczu klasy sportowe Kopernika pokonały drużynę Orła Witkowice 2-0 w setach 25-18 oraz 25-19. W kolejnej rozgrywce drużyna wczorajszych pokonała Orły Hecznarowice 2-1 w setach 25-12, 22-25 i 15-13. Zwycięstwo w trzecim meczu odnieśli siatkarze drużyny De Police, pokonując Volleyball Team Oświęcim 2-0 w setach 25-14 oraz 25-18. Ostatnia potyczka tego dnia należała do Żubrów, którzy wynikiem 2-0 w setach 25-22 i 25-8 wygrali z kadetami UMKS Kęczanin Kęty.